No dzień dobry, moje kochane raki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu, tym razem na najbliższe dwa tygodnie. Czytanie jest na okres od 20 września do 3 października. Jak wiecie bądź nie wiecie, wyjeżdżam na no już chyba ostatni urlopik w tym roku. Dlatego czytanie jest troszeczkę dłuższe niż zazwyczaj. Zresztą tak sami wybraliście w Zakłady Społeczność, było głosowanie i wygrało czytanie na dwa tygodnie dla każdego znaku. No i co, kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co dla Was, a resztę zostawcie. Zostawcie łapeczkę w górę również, komentarz, jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał, będzie mi naprawdę bardzo miło. Do moich nowych subskrybentów zajrzyjcie proszę do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Na pewno okażą się one przydatne. Dobra, kochani, to co? Lecimy. Wasza energia ogólna na te najbliższe dwa tygodnie. Cóż miłego się może u Was wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I oczywiście karta opiekuńcza. Karta opiekuńcza dla Was na ten czas. Odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. Dobra, talia dopowiadająca jest. No i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzące dwa tygodnie. No kochani, mamy rycerza mieczy, czyli działanie, działanie, działanie. Tutaj walczycie o coś, jakiś ruch. No kochani, rycerz mieczy to jest bardzo szybka energia, więc ewidentnie macie coś na celu. Jest jakiś cel, jest jakiś konkret i chcecie to wszystko zorganizować szybciutko tak, żeby ten cel osiągnąć. To może być jakiś wyjazd, to może być ktoś w waszym życiu, to może być jakiś cel w pracy, cokolwiek, kochani. No ale jesteście gotowi tutaj poświęcić bardzo dużo, żeby to osiągnąć, tak? Żeby tutaj zadziałać, żeby tutaj zawalczyć o coś, tak? Kochani, pamiętajcie tylko przy rycerzu mieczy, bo to jest energia działania, szybka, fajna i tak dalej, ogólnie jest bardzo pozytywna. Ale rycerz mieczy czasami szybciej działa niż pomyśli. I czasami może zrobić jakiegoś małego bobolka, więc uważajcie, kochani, na takie szybkie działania nieprzemyślane. Zanim przystąpicie do ataku po coś konkretnego, tam wiecie, przeanalizujcie wszystko, czy to jest warte Waszej uwagi i czy nie popełniacie przy tym żadnego błędu. Dobra, na co... Nie, nie na co uważać. Co miłego się może wydarzyć, kochani, w tym czasie? No i mamy sukcesik, szóstka buław, pięknie, kochani. No to jest sukces w czystej postaci. Taki laur zwycięstwa po jakiejś bitwie, tak? Wygrana, docenienie, tłumy bijące brawo i chwalące brawo, raku, udało Ci się. Także, kochani, no jakiś sukces na horyzoncie. Dla części z Was będzie to sukces w pracy, coś, co chcieliście osiągnąć, uda Wam się... Dla niektórych z Was to będzie sukces gdzieś tam w jakichś relacjach, w związkach z partnerem, partnerką. Dla niektórych z Was to będzie kwestia właśnie, że zostaniecie dostrzeżeni przez kogoś, kim się interesujecie, bądź kim potencjalnie możecie się zainteresować, tak? No zobaczmy tą szósteczkę buław. Szóstka buław. Cóż to za sukces idzie do tych moich raków? Cesarzowa. Karta wagi bądź byka. Rycerz buław, ogień. Baran, lew, strzelec. I kochankowie. No, wiecie co, kochani? Na spodzie mamy dwójkę pentakli i mamy sprawiedliwość. Także waga się mocno zarysowała. Mamy też bliźniaka, mamy ten trygon ognia. No, kochani, dla niektórych z Was może to być dzidziuś. Może to być dziś, jeśli planujecie ciążę, jeśli chcecie zajść w ciążę, jeśli chcecie zostać mamami, tatusiami. Kochani, no to działajcie. Kochankowie, wiecie jaka energia, wiadomo. Rycerz buław, też mocno energia taka seksualna, energia działania. No to wiadomo w jakim kierunku. No i mamy piękną cesarzową, która akurat właśnie tutaj na tej karcie jest ciężarną osobą, tak? Jest ciężarną kobietą, spodziewa się potomka. Także dla niektórych z Was, szczególnie jeśli staracie się tutaj o nowego członka rodziny, kochani, jak najbardziej sukces na horyzoncie. Także starać się działać tutaj ostro przez te najbliższe dwa tygodnie. A no...
może się udać. Może się udać, tak karty mówią, że może się udać, więc to działa, moi kochani, jasne. Dla niektórych z Was może to być kwestia właśnie zaangażowania się w coś więcej. Jeżeli jesteście w relacji, która jest taka niezobowiązująca z tym rycerzem buław, tak? Jest między Wami chemia, jest między Wami pasja, no ale macie nadzieję, że tak powiem, na coś więcej. No kochani, wygląda na to, że coś więcej się dzieje. Coś więcej się dzieje. Cesarzowa jest dojrzałą energią, jest energią matki, żony, dojrzałości, tak, ogólnie. Także, kochani, wygląda na to, że dla części z Was to może być wejście na wyższy level, jeśli chodzi o relacje. Dla niektórych z Was tą dwójką pentakli i tą sprawiedliwością pod spodem, to mogą być nawet zaręczyny, zalegalizowanie małżeństwa. Więc super, gratuluję jak coś. No dla moich singli zdecydowanie tu możecie zostać dostrzeżeni przez być może jakąś wagę, być może byka, bliźniaka, tak? Mocno się zarysowuje tutaj, zarysowują te trzy znaki. Oczywiście jak coś to nie patrznie, trygon ognia również się tutaj mocno zarysował. No kochani, możecie zostać dostrzeżeni przez taką waszą bratnią duszę. Kogoś, kto tutaj będzie chciał zadziałać, oczarować was dosłownie tą swoją różdżką magiczną, ponieważ widzi was jako potencjalną kandydatkę, kandydata na przyszłość, partnera, na stabilizację, tak? Także, no kochani, będziecie na pewno mocno przyciągać uwagę, moje drogie single. No i mówię, w tym tłumie podejrzewam gdzieś tam adoratorów w ciągu tych najbliższych 2 tygodni może się znaleźć właśnie ta jedna szczególna osoba, no, z którą może zacząć się od romansu, na pewno od jakiejś takiej pasji, namiętności się zacznie, ale to może się przerodzić w zdecydowanie coś więcej, tak? Mhm. Super. Dobra. Na co uważać? Szóstka kielichów, kochani, szóstka kielichów. Tu bym powiedziała ewentualnie uważajcie na wracaczy ewentualnych, które mogą powrócić do waszego życia, ponieważ mówię, mocno będziecie przyciągać tą swoją dojrzałością, energią, taką wibracją, pozytywnym nastawieniem, tym takim, tą energią zwycięzcy, tak? To może być sukces natury również finansowej, tak? Nie, o tym chyba nie wspomniałam, że jeżeli czekacie tutaj możliwe na jakąś decyzję a propos, czy dostaniecie jakieś stanowisko, czy nie, albo jakiś awans, czy nie. Kochani, no awans czy stanowisko jest tutaj wasze, tak? Wy jesteście tutaj zwycięzcą, wy osiągacie sukces. Cesarzowa zapowiada bardzo fajnie prosperujący zawód, bądź właśnie stanowisko, na którym będziecie mogli wykazać się tutaj znajomością różnych aspektów, dojrzałością, doświadczeniem, no i przy okazji zarobki będą super. Także, kochani, no mówię, będziecie tutaj promieniować tą energią zwycięzcy. No i mówię, dla moich singli możecie przyciągnąć tutaj osobę z przeszłości. Ewidentnie mamy szóstkę kielichów, no i tu jest ostrzeżenie przed tą osobą z przeszłości. Szóstka kielichów, jeśli nie chodzi o osobę z przeszłości, moi drodzy, może oznaczać taką energię nostalgii, rozpamiętywania tego, co było, wracania do przeszłości. Okej, fajnie jest powspominać. Ja nie mówię, że nie. Fajnie jest powspominać, fajnie jest pooglądać stare zdjęcia i takie różne rzeczy, ale kochani, przeszłość to przeszłość, tak? Zostawcie ją tam, gdzie powinna być, czyli za sobą. Skupcie się na tym, co jest tu i teraz. Ale zobaczmy tą szóstkę kielichów, bo mówię, jestem ciekawa, ewidentnie, nie to chciałam powiedzieć. Może ewentualnie ktoś do Was powrócić, tak, z przeszłości, z tą szóstką kielichów, jakiś ex-exowa. I dlatego zobaczmy, dlaczego jest tutaj ostrzeżenie przed tą osobą. Mamy królową buław, mamy dwójkę buław. I mamy głupca. Mhm. A no właśnie, kochani, już wiem dlaczego. Ponieważ mamy tutaj trójkąt miłosny. Ktoś ewidentnie ma jeszcze rodzinę, ktoś ma niezakończone sprawy prawne, ktoś wprawdzie jest już tym wszystkim zmęczony, tak, tą sytuacją, ale jeszcze nie ma formalności załatwionych. I tutaj niby przychodzi do Was, że chce zacząć z Wami nowy początek, ale jeszcze nie do końca ma obrany kierunek, a przychodzi po co? No wiadomo po co. Po namiętność, po jakieś swoje takie aspekty przyjemnościowe, tak? Także nie ufać, nie ufać, nie ufać, ponieważ tak jak mówię, ta osoba ma jeszcze tutaj zalegalizowany związek, no i jest ewidentnie tutaj dwie trójki pod rząd, jest trójkąt miłosny, na który, kochani, uważajcie.
Także nie brać eksów, nie brać eksowych. No chyba, że bardzo chcecie, ale to wtedy sami odpowiadacie, wiadomo, za swoje emocje i ewentualną przyszłość, nie? Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Co w miłości w takim razie? Zobaczmy, co tutaj. No, królowa kielichów, moje raczki są w swojej energii, otwieracie się na miłość, otwieracie się na uczucia. Tak samo partner, partnerka, tutaj możecie mieć kogoś z trygonu wody, rek, ryby, skorpion. No ale kochani, no miłość płynie, po prostu miłość płynie, jest dużo czułości, dużo emocji, dużo szacunku do siebie, także piękna energia królowej kielichów. To jest takie poddanie się temu, tej fali takiej miłości, tak? Cudnie, cudnie. Czy jesteście w związkach, czy jesteście singlami, kochani? No, otwieracie się na miłość i to jest przepiękne. To jest w tym wszystkim przepiękne. Dziewiątka mieczy. Zobaczmy, co tu jeszcze. Dziewiątka mieczy. Paść. Pentakli. Czwórka pentakli, królowa mieczy, trójka buław, czwórka buław. Wiecie, co wam powiem? Mam wrażenie, że tu jeżeli jesteście panią, tak? Jesteście panią rakiem, tak? Jesteście kobietą rakiem w związku niesformalizowanym. Mam wrażenie, że wasz partner ma ogromnego tutaj stresa, bo jest chęć tutaj pójścia dalej, jest chęć oświadczeń, jest chęć zamieszkania razem, jest chęć założenia rodziny, jest chęć pójścia nową drogą. Ale jest w tym wszystkim tyle strachu, kochani, ponieważ no ewidentnie to są nieprzespane noce, no moi panowie rakowie, że tak powiem. No to jest wasza energia, że czymś tu się stresujecie, boicie się oświadczyć, boicie się pójść dalej, boicie się odrzucenia, boicie się tej rozmowy, ale no kochani, no na waszym horyzoncie no jest ta czwórka buław, czyli jest to mieszkanie razem, jest związek, jest stabilizacja, także tutaj nie ma co się stresować, tylko trzeba wychodzić z inicjatywą, bo wasza partnerka ewidentnie jest otwarta tutaj na miłość i tak samo widzę moje panie raczki, bądźcie cierpliwi, bo widzę, że tutaj partner się zbiera do czegoś, no ale troszeczkę jest mu ciężko, trochę się martwi, trochę się boi się odrzucenia, boi się waszej reakcji, boi się też zmian w swoim życiu, no jakby nie patrzy, no to jest taki dosyć gruby krok i boi się, no boi się może, że nie podoła, albo że to nie dla niego, no coś w tym stylu, kochani, boję się wyjść z takiej swojej strefy komfortowej, no ale chcę tutaj ewidentnie coś więcej z wami, chcę zapuścić korzenie, chcę wam zaproponować coś więcej, więc kochani, na spokojnie tutaj przeczekajcie, dajcie mu przestrzeń, niech sobie poukłada wszystko w głowie i będzie wszystko, będzie dobrze naprawdę, bo mówię, jest ta czwórka buław, kochani, na spodzie, czyli ewidentnie jest pójście do przodu, jest założenie rodziny, jest ślub, jest zamieszkanie razem, więc naprawdę cudownie. Moi drodzy, jeżeli jesteście w stałych związkach, sformalizowanych i tak dalej, kochani, to ja widzę ewidentnie, że tutaj partner bądź wy martwicie się być może jakąś nową ścieżką zawodową. Jest jakaś propozycja, może przeprowadzki gdzieś, może jakieś zmiany w życiu a propos właśnie spraw zawodowych, jest może możliwość większego zarobku, ale jest tu potrzeba właśnie wyjścia z jakiejś strefy komfortu, być może właśnie zmiany miejsca zamieszkania, być może porzucenia dotychczasowych jakichś takich swoich obyczajów i tradycyjnego życia. No i w związku z tym, kochani, jest tutaj bardzo dużo zmartwień, bardzo dużo takich trudnych myśli, żeby to wszystko ogarnąć, tak? Z jednej strony jest otwartość na miłość, otwartość na te zmiany, ale z drugiej strony jest w tym dużo też strachu. Kochani, tu jest wymagana poważna rozmowa między wami, przeanalizowanie tego kolejnego ruchu do przodu, tak? A propos waszej właśnie stabilizacji, a propos waszego małżeństwa, a propos rodziny. Więc kochani, tutaj po prostu otwórzcie się na siebie, rozmówcie się, przeanalizujcie wszystko za i przeciw. Wszystko się dobrze ułoży, bo tak jak mówię, jest tutaj ta otwartość na miłość. Emocje u was są najważniejsze, tak? Kochacie się i przetrwacie tak naprawdę wszystko, każdą zmianę w swoim życiu. No a jeżeli ta sprawa finansowa może polepszyć waszą sytuację, no to dlaczego nie zaryzykować, tak? No ale mówię, to musi zostać przepracowane, przeanalizowane, musicie się na siebie otworzyć, bo widzę tutaj takie małe zamknięcie w was i takie duszenie troszeczkę w sobie pewnych aspektów. Także mówię, rozmowa i jeszcze raz rozmowa, takie otwarcie się na siebie. No i moje single, kochane. No, ktoś tu ewidentnie się koło was kręci, tak? Tylko się zastanawiam, moi drodzy, czy...
Teraz to jest wasza energia, czy energia tej drugiej osoby, bo jest tu chęć pójścia dalej, jest chęć poznania was, jest chęć spróbowania czegoś innego. I widzę, że jedna strona jest bardzo otwarta na miłość, a druga jest troszeczkę zamknięta i zmartwiona. Ten ból, ta dziewiątka mieczy może wynikać po prostu z jakichś poprzednich ran, z jakichś starych ran, które jeszcze nie są do końca wygojone. No i jest tutaj ta obawa przed opuszczeniem tej strefy komfortu, tak? Przed otwarciem się na miłość. Czyli jedna strona jest otwarta, druga jest troszeczkę przyblokowana. Więc kochani, no zastanówcie się, czy to wy jesteście otwarci, czy nie. Jeżeli wy jesteście otwarci na miłość, to ta druga strona może być po prostu troszeczkę przyblokowana. Powiedziałabym tak, z tym paziem pentakli z niczym się nie śpieszyć. Poznawać się na spokojnie, postawić na szczerość, na klarowną komunikację, na otwartość, na poznanie się od tej strony być może właśnie intelektualnej, takie hamowanie z uczuciami, nie zagłębianie się jeszcze w te uczucia, żeby zobaczyć po prostu jak to dalej wyjdzie. Tak? Na spokojnie, nie śpieszyć się. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Czwórka buław. No kochani, no jakieś wesele, jakaś impreza rodzinna na horyzoncie, jak nic. Także część z was może sami wychodzicie za mąż, może ktoś z waszej rodziny tutaj się hajta, przyjaciele. Także szykuje się jakaś imprezka. Szykuje się imprezka, szykuje się spotkanie rodzinne, szykuje się dobra zabawa, spotkanie z bliskimi, pogaduchy, drineczki, dobre jedzonko, wspomnienia, tak? Także kochani, możecie spotkać rodzinę, której już dawno nie widzieliście, z którą gdzieś tam się kontakty poluzowały. Może to być kwestia nawet, nie wiem, odwiedzin przyjaciółki, przyjaciela, którego nie widzieliście tam parę lat, nie wiem, studiowaliście razem albo coś tam w dzieciństwie się ostatni raz widzieliście. Ktoś tu przyjeżdża w odwiedziny, no i szykuje się po prostu spotkanie, imprezka, dobra zabawa, bardzo, ale to bardzo fajna energia. Dobra, praca i finanse, zobaczmy co tutaj. Sąd ostateczny, kochani, po pierwsze no sąd ostateczny jest kartą sądów typowo, więc jeżeli jesteście w trakcie jakiejś rozprawy o jakieś zadośćuczynienie, jakieś wynagrodzenie, coś tutaj o jakiś zwrot pieniążków, no to kochani, sąd ostateczny świadczy o tym, że to w ciągu tych najbliższych 2 tygodni może się zamknąć, albo jeżeli nawet nie zamknie, to mocno posunie do przodu na waszą korzyść, tak? Coś tu się zaczyna rozwiązywać, uwalniać, tak? Z tym sądem ostatecznym to bym widziała też, że część z was tutaj kończy jakiś rozdział w swoim życiu, a rozpoczyna się coś nowego. Być może część z was decyduje się tu odejść z pracy, ponieważ nie czuje się usatysfakcjonowana. Część z was właśnie być może dostanie jakiś awans albo zmieni pracę na coś lepszego i sama zechce się tutaj uwolnić od czegoś. No zobaczmy ten sąd ostateczny. Sąd ostateczny też może być taką energią, że na przykład jeśli pracowaliście nad jakimś konkretnym projektem w ostatnim czasie, no to uda wam się po prostu go dokończyć w ciągu tych najbliższych 2 tygodni. Wiecie, podpisać, dziękuję, kropeczkę nad i, postawicie, koniec, tak? Zrobione, tak? Jestem wolny, jestem wolna. Dziesiątka buław, tak, uwolnienie od jakiegoś ciężaru, zdecydowanie, uwolnienie od jakichś trudów, nadmiaru obowiązków, znowu czwórka buław, kochani, radocha, świętowanie, jakiś sukces, będziecie tutaj opijać i cieszyć się z jakiegoś sukcesu, i z ładnej kasiorki, kochani, dziesiątka pentakli, mamy tutaj, kochani, królową pentakli na spodzie, więc no kasiorka na horyzoncie. Naprawdę fajne pieniążki na horyzoncie. Dla tych z was, którzy tutaj ciężko pracowali, żeby ukończyć jakiś projekt, moi drodzy, tak? Pracowaliście nad jakimś zadaniem konkretnym. Wymagało to od was wiele poświęcenia, wiele trudu. No kochani, opłacało się, bo dziesiątka bołów mówi, że już koniec, wszelkie trudy za wami. Czas uwolnienia, czas zakończenia i tu nadchodzi czas świętowania. No i tych pieniążków, tak? Pieniążki nadchodzą, pieniążki spływają. Także fantastycznie, moi drodzy, cudownie. Dla części z was będzie to kwestia pójścia na emeryturę. Coś się kończy, tak? Koniec za wami jakichś właśnie trudów, ciężkiej pracy, już się nachorowaliście w swoim życiu, teraz macie czas na rodzinę, na zabawę i na jakieś takie własne przyjemności po prostu, tak? Także część z was to będzie przejście właśnie na emeryturę. No ale tak jak mówię, to jest kwestia też czasami z zmiany pracy. Część z was właśnie uwolni się tutaj z jednej pracy, tak, która była dla was ciężarem, która była dla was obciążeniem, właśnie być może na poczet jakiejś, która jest takim waszym spełnieniem marzeń. Może sami otwieracie tutaj jakiś biznes, może przejmujecie tutaj jakiś biznesik rodzinny. Też tak może być, że tutaj jakiś biznes rodzinny albo otwieracie, albo przyjmujecie od kogoś, co daje wam dużo satysfakcji, dużo radości, no i jednocześnie też taką stabilizację finansową na przyszłość.
jak najbardziej. Jeszcze taki jeden aspekt, kochani, dla niektórych z Was może przyjść taka nieoczekiwana gotówka ze strony jakiegoś spadku rodzinnego, takiego nieoczekiwanego. Może jakiś dalszy wujek, ciocia, o którym tam, nie wiem, raz słyszeliście za czasów dzieciństwa, wam coś zostawi, tak? Albo coś takiego. Może to być jakiś nieoczekiwany spadek, tak? Coś rodzinnego, coś, co należało do rodziny, co pozwoli wam też zakończyć jakiś ciężki etap w swoim życiu, tak? To tak na marginesie. Jeszcze. Dobra, rada dla was, kochani. Ósemka kielichów. Ósemka kielichów mówi: odejdź od tego, co ci nie służy. Odejdź od przeszłości, odejdź od jakichś eksów. Odejdź od pracy, jeżeli nie czujesz się usatysfakcjonowana. Odejdź od jakichś smutków, od niepewności. Odejdź od wszelkiego, od wszystkiego tak naprawdę, co ci blokuje przed pójściem w stronę słońca, przed spełnieniem swoich marzeń, tak? Zamknij za sobą przeszłość. Zostaw te pesymistyczne jakieś myśli za sobą. Zostaw tylko to słońce, tak, które świeci tutaj na horyzoncie dla ciebie. Dobra, zobaczmy zwierzaczkę dla was na koniec. Zwierzaczek dla moich raków. Mamy pancernika, set healthy boundaries, czyli kochani, trzeba postawić tutaj jakieś zdrowe granice, być może w pracy, być może w życiu osobistym, może za bardzo dajecie sobie tutaj wejść na głowę, także kochani, granice, granice i jeszcze raz granice są mega ważne. I co mamy na spodzie? O, ma ważkę. Truth transcends illusion, czyli prawda oświetla, tak, naświetla iluzję, tak? No to chodzi o to po prostu, że prawda jest ważniejsza, tak? Że prawda ujawnia tajemnice oczywiście, iluzje, ściąga maski. To jest taki przekaz. Po prostu bądźcie sobą, bądźcie prawdziwi wobec siebie, tak? Bądźcie prawdziwi wobec innych, podążajcie za marzeniami, tak? Kochani, tyle. Dobra, to jeszcze na koniec oczywiście pytanka. Raz, dwa, trzy. Jeżeli macie jakieś pytanie, no to przed wami odpowiedzi. Wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla was karty. Odpowiedź numer 1. Odpowiedź numer 2. I odpowiedź numer 3. Dobra, gotowi? Gotowi. Odpowiedź numer 1 brzmi: zdobądź więcej informacji. Odpowiedź numer 2 brzmi: bądź pozytywny. I odpowiedź numer 3: sytuacja się polepszy. Tak pokazuję wam pod każdym kątem, bo mówię, ja nie umiem ustawić tej lampy i mi tu tak świeci, a te obrazki są naprawdę piękne i pewnych aspektów się nie widzi, bo tak widzicie, nie widzicie twarzy tej kobiety, a tak to jednak coś tutaj ładnie jest to wszystko zarysowane. Także tak wam dlatego tak macham tymi kartami. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Dobra, kochani, życzę wam udanych 2 tygodni. Dbajcie o siebie, proszę, pilnujcie się, sięgajcie marzeń, bądźcie sobą. No i co? Do zobaczenia po moim urlopie, czyli już za niedługo. Trzymajcie się. Pa, pa.